Szymon Kozłowski, witam Państwa bardzo serdecznie. Kłaniam się ponownie podczas tego wejścia na żywo z Tarnowa Podgórnego. Teraz właśnie znajdujemy się na ulicy, na właściwie skrzyżowaniu ulicy Słonecznej z ulicą Pocztową. To właśnie dosłownie minutę temu rozpoczął się marsz. Przemarsz, o którym za chwilę porozmawiam z Państwa i moimi gośćmi. Już teraz przedstawiam gościa pierwszego. Razem ze mną Tadeusz Czajka, wójt gminy Tarnowo Podgórne. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Panie wójcie, spotykamy się z okazji Dni Tarnowa Podgórnego. Wiele się dzieje, wczoraj już dużo się działo, Zakopower na scenie. Wiemy, że dużo dzieje się nad Jeziorem Lusowskim, stamtąd mieliśmy pierwsze wejście na żywo, a teraz piękna parada. Proszę nam, panie wójcie, opowiedzieć. No to prawda, jesteśmy w okresie tego niezwykłego święta dla mieszkańców naszej gminy, praktycznie całej społeczności, bo tworzy on tą społeczność również przedsiębiorcy, organizacje, które też pracują na rzecz tej społeczności, więc dzisiaj wszyscy świętujemy i tak reprezentatywnie tworzymy ten pochód, który przebiega w kierunku Parku 700-lecia. No, na te święto, na te dni gminy Tarnowo Podgórne przyjechało też do nas wiele delegacji z gmin partnerskich. W tym roku reprezentowane są 9 delegacji, także dosyć liczna grupa. Oni przyjechali do nas już w piątek i od piątku już rozmawiamy, spotykamy się, no i uczestniczymy w tych wydarzeniach, które mają miejsce. Warto powiedzieć, skąd do nas przyjechali. Z Łotwy, miasto Liwani, z Litwy, Ukmergę i Soleczniki. No i z Ukrainy. Z Ukrainy mamy dwie delegacje. Jest starosta kamieniecki, czyli Kamieniec Podolski jest tu reprezentowany i oczywiście delegacja z miasta, z Kamienica Podolskiego, bo to jest nasz partner oficjalny. Mamy też delegację z Niemiec, z regionu Badenia-Wittenbergia, gmina Fronreute z burmistrzem na czele, ale też mamy trzy gminy partnerskie z Polski. Bardo, Czorsztyn i Szemut na północy, na Kaszubach. Także mamy wielu gości zewnętrznych, ale najbardziej nas cieszy, że mieszkańcy bardzo mocno się zaangażowali, uczestniczą w tych wydarzeniach. Wczoraj na koncercie był Park 700-lecia, był wypełniony uczestnikami, ale też dużo dzieje się na scenie. Obok gwiazd, które występują, wczoraj był Zakopower, dzisiaj będzie Dawid Kwiatkowski i Skaldowie, to też występują lokalni artyści. Mamy wiele utalentowanych i dzieci, młodzieży, ale też i już dojrzałych artystów. Mamy zespoły artystyczne. Wszyscy oni od południa do późnego wieczora występują na scenie. Dokładnie tak. Wiemy także, że lokalni artyści, łącznie chyba z dumą obecnie gminy Tarnowo Podgórne, bo przecież Leon Olek, który w The Voice Kids także był w drużynie Dawida Kwiatkowskiego, to chyba też dla pana wójta no, powód do dumy. O tak, no, cieszymy się, że takie talenty jak Leon Olek są u nas odkrywane, jak Tadeusz Pięta, niesamowity tancerz, młody człowiek, ale już niezwykle utalentowany i ukształtowany, bym powiedział. Oni wszyscy tu się u nas pokażą i wiele innych młodych ludzi, którzy no, wspólnie z nimi ćwiczą te umiejętności w naszych zespołach czy w naszym ośrodku kultury. Dokładnie tak, a ja przypomnę, że my na żywo łączymy się z Państwem z Tarnowa Podgórnego, razem z wójtem Tadeuszem Czajką, wójtem gminy Tarnowo Podgórne. Idziemy w marszu. Naszym celem Park 700-lecia, gdzie wszystko to się odbywa, o czym wójt przed chwilą mówił. Przed nami, z przodu, tam widzieliście Państwo na ekranach swoich telewizorów, marszoletki idą, dziewczyny, które naprawdę przygotowywały się długo do tego występu, no i zachwycają w tej chwili wszystkich zgromadzonych tutaj wzdłuż trasy tego przemarszu. Oj, dużo się tutaj dzieje. Panie wójcie, wędrujemy do naszej kolejnej rozmówczyni. Bardzo dziękuję. Jeszcze do pana wójta wrócimy, a teraz razem z nami jest pani Krystyna Sęba, przewodnicząca Rady Gminy Tarnowo Podgórne. Dzień dobry. No witam pana serdecznie i wszystkich, którzy nas oglądają w tej chwili za pomocą właśnie stacji WTK. Cieszymy się bardzo, że możemy gościć u was i na żywo pokazywać obrazki z tej pięknej parady. Pani Krystyno, dla pani to chyba także duży powód do dumy, że takie świetne rzeczy z okazji Dni Gminy Tarnowo Podgórne teraz się dzieją. No na pewno. Ja jestem bardzo zadowolona, bo jak nam zawsze mówią, że to jest bogata gmina, to my jesteśmy bogaci w różne pozarządowe organizacje, kluby, zespoły, organizacje sportowe. To jest bogactwo.
jest zaangażowanych masy mieszkańców i oni mogą się samorealizować, dlatego ja jestem bardzo dumna z tego. Tak, tym bardziej, że tutaj przecież gmina Tarnowo Podgórne stawia na sport. My byliśmy w Lusowie, pokazywaliśmy także naszym telewidzom na żywo to, co dzieje się tam, tam Grand Prix w piłce siatkowej plażowej. Dużo ludzi na plaży, cieszących się tym pięknym, niedzielnym, wspaniałym czerwcowym. Muszę powiedzieć, że właśnie mieszkam w Lusowie, przepięknym Lusowie. Trafiłam do niego 51 lat temu. Urzekło mnie jezioro i przede wszystkim środowisko. Naprawdę jest co oglądać w Lusowie i przede wszystkim też widziałem uśmiech na twarzach tych ludzi, którzy na kocach porozkładali się gdzieś w cieniu, tak, korzystają z uroków Jeziora Lusowskiego, pięknej plaży. No a dzisiaj koncert Dawida Kwiatkowskiego, którym też wójt Tadeusz Czajka przed chwilą na naszej antenie mówił, a później Skaldowie. No myślę, że będzie bardzo dużo chętnych do oglądania, tym bardziej, że też mamy swoich idoli tutaj miejscowych, jak Leon, jak Tadeusz Pięta i w ogóle i inne zespoły, chociażby jakby sceny Gok Sezam przecież się reprezentują. Mamy naprawdę bogactwo. Dużo się dzieje. Mamy bardzo uzdolnionych mieszkańców. Bardzo się cieszę i tego gratuluję pani Krystyno. Krystyna Semda, przewodnicząca Rady Gminy Tarnowo Podgórne, była na żywo razem z nami. Dziękuję. Wszystkiego dobrego na dzisiejszy dzień. Dziękuję serdecznie, a my przenosimy się dalej. Idziemy, drodzy Państwo, do naszych gości z Ukrainy. Witam bardzo serdecznie delegację ukraińską. Dobry den. Dzień dobry. Razem ze mną pan, który trzyma mikrofon tutaj po mojej lewej stronie, to Denis Sewczuk z Ukrainy, który pomoże nam z tłumaczeniem, bo razem z nami pan po lewej stronie pana Denisa, czyli pan Michał Simaszkiewicz, starosta Kamieńca Podolskiego. Dobry den. Dzień dobry. Może pierwsze pytanie, panie Denisie, prosiłbym o przetłumaczenie. Panie starosto, to chyba bardzo miłe, że wójt gminy Tarnowo Podgórne Tadeusz Czajka zaprosił przedstawicieli Kamieńca Podolskiego na Dni Tarnowa Podgórnego. Перш за все ми хочемо слова вдячності сказати за запрошення, тому що багаторічна співпраця з Тадеушем Чайкою і зміною Тарнова-Подгурне дала позитивні результати не лише під час мирного нашого життя, але під час війни. Дякуємо, щиро дякуємо за ту допомогу, яку весь народ зміни допоміг. Bardzo dziękujemy, bardzo miło jest też, że dostaliśmy zaproszenie na Dnia Gminy Tarnowo-Podgórne, za co bardzo dziękujemy. Dziękujemy za całą Polskę i dziękujemy dla wszystkich mieszkańców gminy Tarnowo-Podgórne za każdą okazaną pomoc. Panie starosto, Kamieniec Podolski to miejscowość leżąca na zachodzie Ukrainy, słynąca z przemysłu czy włókienniczego, czy spożywczego. Tam także bardzo rozwinięty przemysł i różne branże. Przyjeżdżając do tak bogatej gminy jak Tarnowo Podgórne, chyba także dużo można tutaj podpatrzeć i się nauczyć. Ja bym skazał się na protezie tych roków naszej wspólnej współpracy. Powiem, że na w ciągu tylu lat wspólnej współpracy. Na dosyć bardzo pozytywnego wzięli dla rozwoju naszego kraju. Tому що в Польщі є що навчитися і є в кого навчатися. Багато дуже в чому таких хлят вжили для нашого міста, для нашого повіату, бо для того, що в Польщі є чого навчитися і є що навчитися. Bardzo dziękuję. Razem z nami był pan Michał Simaszkiewicz, starosta Kamieńca Podolskiego, a tłumaczył pan Denis Szewczuk. Pięknie dziękuję, dziękuję. Dziękuję nawzajem. Dziękuję dla całej Polski, dla wszystkich mieszkańców gminy Tarnowo Podgórne za tą okazaną pomoc, za każdy apulans, za każdą pomoc humanitarną, pomoc wojskową. Dziękuję bardzo wam za to. Dziękujemy i trzymamy oczywiście kciuki za was, za Ukraińców, bo wiemy, że zwycięstwo już jest bardzo bliskie. Damy radę. Chwała Ukrainie, chwała Polski. Chwała Polsce, chwała Ukrainie. Dziękuję. A my, szanowni państwo, przenosimy się dalej. Jesteśmy cały czas, przypomnę, w bardzo barwnym korowodzie. Przemieszczamy się w stronę Parku 700-lecia, gdzie będą trwać główne obchody tych dni Tarnowa. Przed nami koncert Dawida Kwiatkowskiego, przed nami także Skaldowie. Ja przemieszczam się szybko jeszcze do wójta gminy Tarnowo Podgórne, który tutaj gospodarzy nam. Panie wójcie, rozmawialiśmy przed chwilą na antenie z panem Michałem Simaszkiewiczem, starostą Kamieńca Podolskiego. W samych superlatywach wypowiadał się na temat współpracy gminy Tarnowo Podgórne i Kamieńca Podolskiego. To chyba bardzo cenne, że taka współpraca i takie słowa padają również z jego ust. No tak, współpracę z Kamieńcem Podolskim, kiedy podpisywaliśmy ją, to właśnie wówczas merem był Michał Szymaszkiewicz. Dzisiaj jest starostą powiatu i ta współpraca nadal może być kontynuowana, bo tak naprawdę decydują o tym ludzie, jak ta współpraca wygląda. Wcześniej współpraca miała charakter pokojowy.
Dzisiaj jest wojna w Ukrainie i ogromne potrzeby. I my tą potrzebę staramy się w jak największym stopniu z naszej strony zaspokoić. No oczywiście ona jest możliwa dzięki otwartości mieszkańców, dzięki otwartości przedsiębiorców, bo ta pomoc poszła dosyć duża. Dotychczas już wysłaliśmy 7 różnych pojazdów, 5 karetek pogotowia ratunkowego, wozy specjalistyczne, ale też wiele sprzętu ratowniczego i ciągle koordynujemy, organizujemy tą pomoc i przesyłamy, bo ona jest nieustannie potrzebna. Nie możemy się, że tak powiem, przyzwyczaić do tej wojny, że ona trwa gdzieś tam, nas nie dotyczy. Ona dotyczy nas też i musimy pomóc tym ludziom, którzy są w trudnej sytuacji, żeby tą wojnę przetrwali, ale przede wszystkim, żeby zwyciężyli. Tadeusz Czajka, wójt gminy Tarnowo Podgórne, teraz Państwa i moim gościem na żywo na antenie WTK. Bardzo dziękuję, panie wójcie. No i... Dziękuję bardzo, dziękuję Państwu. Dziękuję. I zapraszam do Tarnowa Podgórnego na popołudnie. Dokładnie to chciałem powiedzieć, żebyśmy jeszcze razem wspólnie zaprosili na wspaniałe niedzielne popołudnie, bo dzisiaj dużo będzie się działo. Przypomnijmy, 15 Dawid Kwiatkowski na żywo i 19 Skaldowie. Warto tu być. Oczywiście. Zapraszamy. Przyjeżdżajcie. Jest dużo miejsca. Jest wiele innych atrakcji. Jest festiwal smaków. Jest kilkadziesiąt food trucków. Naprawdę można ciekawie spędzić czas. Zapraszamy serdecznie. Wstęp oczywiście wolny. Zapraszał nie kto inny jak wójt gminy Tarnowo Podgórne. Dziękuję panie Tadeuszu. Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu. Wszystkiego dobrego życzymy. No i przybywajcie państwo, jeżeli nie możecie. Do zobaczenia. Do zobaczenia. To bądźcie z nami na antenie WTK. Jeszcze niejednokrotnie będziemy się łączyć na żywo.